No, można powiedzieć, że ten wynik to powoduje, że zawiedliśmy w niezwykle ważnym momencie w tych meczach, gdzie musimy zdobywać punkty, one są niezwykle ważne dla nas. Oddajemy, a w dwóch meczach oddajemy 6 punktów w centrze, także to jest nie do pomyślenia. Był to najgorszy mecz, jaki widziałem naszej drużyny. W tej rundzie praktycznie od początku nam się nie układało, nie potrafiliśmy skonstruować akcji. Brakło też przede wszystkim takiej inicjatywy w pojedynczych zawodnikach. Ktoś to mógł wziąć tą piłkę do przodu, wyprowadzić, jakąś akcję rozpocząć, tego nie było. Graliśmy gdzieś do tyłu, chowaliśmy się i to było też pokłosiem gdzieś tej bramki. W drugiej połowie chyba zrobiliśmy to, co powinniśmy, tylko czyli motywacja, zaangażowanie, determinacja powodowała, że gdzieś próbowaliśmy tą bramkę zdobyć. No ale udało nam się tylko jedno, najgorsze jest to, że mimo tego, że zagraliśmy słabe spotkanie, mogliśmy wywieźć tutaj remis i być z przebiegu meczu zadowoleni, a gdzieś brak koncentracji, końcówka meczu i stracimy brak. No właśnie, a nie sądzisz, że tutaj jakby decydują takie kwestie mentalne, bo przyjeżdża Centra, która jest bardzo zmotywowana do tego, żeby wygrać, bo to był taki ostatni gwizdek dla tej drużyny przed trudnymi meczami. Wy z kolei wygrywacie na wyjeździe. No i też można powiedzieć, że gdzieś w głowach mogła pojawić się myśl, no przyjeżdża Centra, spokojnie ją gramy. No ale to oczywiście można tak zakładać, natomiast no, może ktoś tak powiedzieć w szatni, ja nie wiem, ja jeżeli tak powie, to nie wiem, z czego to wynika, bo no, tutaj tu nikt nie chodzi, nie śmieje się, nie cieszy się, jest na tablicy napisana rzeczywista tabela, czyli tabela, która pokazuje drużyny z walkowerami i wszyscy widzą, jak blisko jest i wcale nie jest tak ładnie, jak wszyscy myślimy. Wszyscy wiedzą, że na przykład Centra grała z drużynami z czołówki, a my graliśmy ze środkiem tabeli i z częściami do... I wszyscy wiedzą, jak to jest trudna sytuacja i ile my musimy walczyć, że musimy zdobywać funkcje. Tutaj nikt w żadnym momencie nie powiedział, że my gdzieś odpuszczamy, że jest dobrze, jest spokojnie, może tak być. No tu zawodnicy wiedzą, że to okazałe zwycięstwo z Dy też było pokłosiem tego, że wykorzystaliśmy osłabienie tej drużyny. No i to było przypominane, to było uświadamiane i zawodnicy powinni być tego świadomi. No. Nam w tym meczu nie układało się, powtórzę, wszystko od początku i to było tragiczne spotkanie, złe, nie powinno mieć miejsca, tym bardziej u siebie, tym bardziej z tą drużyną, tym bardziej w tym miejscu, w którym się znajdujemy i trzeba podnieść głowę do góry i pełni żalu, musimy podejść do treningu i do pracy od poniedziałku i walczyć o kolejne 3 punkty na wyjeździe.